Hej, witajcie z tej strony Heroi. Na to kolejny odcinek z gry Darksiders. Teraz sobie właśnie biegniemy z pożogą na odległą krainę jakąś. Gdzie spotkamy kolejnego strażnika. Podejrzewam, że to jest... W sumie nie podejrzewam, tylko sobie przypominam, że to taki rodzaj pająka jakiegoś dużego. Zresztą widać pewną sieci. I to chyba był gdzieś Volgrim. Znaczy przy końcówce. Pańczaki! Żelazne sklepienie. Nice. Tam już widzę dwie. I patrzcie jeszcze raz za moje gardło, nadal jest tak jak było. Dusze. Okej, to sobie mogę ładnie przejść. Miała być kosa. To coś się na pewno odblokuje, ale widocznie jeszcze nie teraz. Tak więc jedyne przejście jest tu. Doesn't look like you can do anything against tall, dark and gruesome yet. Best to avoid it for now. Aha, dobra. Widzę, o co chodzi. Jeszcze bym się tu przeszedł na dół. Mówię, to chyba na razie nie ma co atakować tą kosą. Póki nie... Trochę sobie nią po... W sumie i tak byśmy musieli nią powalczyć, żeby ten poziom się zwiększył. Co, nawet mnie nie zauważyłeś. Chociaż... Kolory się nie pozmieniały. Bo teraz... Przez chwilę aby. Ale mniejszą... Steam. Lećmy dalej. Bo nawet anioły tu są. W idealnym momencie, akurat kosą ubiłem. Widzę, dużo jest tych czerwonych. Nieźle to wygląda. No fajnie. Czyli trzeba iść naprzód. Też mało życia ma, więc chyba nie warto tak szaleć.
kosą może na razie. Fajne podbicie. Juu, ale ohydnie. Dobra, czyli przejdą tutaj do mnie, co? Poginęły? No dobra. Żebym nie spadł. No jest tutaj trochę tych pajączków. Dobra, zejdźmy tutaj, bo to tak możemy sobie strzelać i strzelać. Dobra, to jeszcze tą skrzynię sobie weźmy. I co ty chcesz? I tam widziałem do spowolnienia coś. Gdzieś tu na dole. Ale uruchomimy sobie to. Aha. No dobra. Co, na dół mam zeskoczyć? Chyba nie. Tam jest skrzynia. No, chyba wiem. Chyba wiem. Muszę coś takiego zrobić, że... Dobra, dobra, to już wiem. Żeby to mi się za bardzo nie przesuwało. O, mapa. Mapa z... A, cała mapa, no dobra. Spoko. Dobra, na to z powrotem nie mogę, ale... Wiemy, o co chodzi. Pamiętam, jak pierwszy raz tutaj przychodziłem, to się trochę zawiesiłem z tym, co tu trzeba zrobić. No, trzeba najpierw trafić jeszcze. God damn it. Dobra, teraz podskoczę. Dla pewności. No i może się nie udać.
ale się udało. Mogłem chwilę tam przeczekać na tym stopniu. No. Mówiłem, że mi się guzik zawiesza, nie? Jeden, akurat odpowiadający za skok. Ale cóż. Może to jakieś grzybki, halucynki, czy coś? Dobra, tu po ścianie teraz, ładnie. Tutaj sobie pewnie odkryjemy kolejny item odpowiadający za to właśnie chwytanie się tych dalej. Tych czerwonych kropek takich. To wiem, że coś takiego muszę zrobić. Teraz nie wiem, czy go iść szybko atakować, czy... dużo pajączków. Noż ty, no. Yeah. Nożysz. Mordę. Jeszcze tu są. No dobra, podniósł się. Ten tutaj, bo on tu za nami łazi, widzę. Trzeba teraz szybko zejść pewniej. Nojca ubić. Może z rękawicy trzeba było. Kurczę, no. Gdzie ty jesteś? No tam nie przejdę. Horseman. No. God damn it. Don't make me call you again. Aha, dobra. Chyba nie chodzi o to, żeby go ubić, tylko żeby ten przejść. No właśnie. A on se tu może chodzić. Fajnie to wygląda. No tu jest artefakt. Jakiś nowy. Thank you.
No, jakaś nowa umiejętność. Wszędzie tu pająki widzę są. W sumie jak... Też można się domyślić, przecież... Chociaż chyba w sumie nawet mówili, że to pajęczyca jest. Dobra, ciebie już finisherem rozwalimy. I o ścianę. Takie buty. Dobra, tu jest ten na artefakt. Spróbuję go zdobyć. Aj. Ten guzik mi się zawiesza. No i ładnie. Żołnierz, czyli jeszcze by 4 zostały. Oj. 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 No fajnie. Pełno to tych pająków. No dalej. Okej, chyba więcej już pajączków nie ma, a my sobie... Chyba możemy przesunąć, nie? To powinno zadziałać. Dobra, tylko po co mi to jest? Szczerze nie wiem. Co to było? No. Czekajcie, chyba będę musiał użyć fiolki. Nie ten guzik. Kurczę, niepotrzebnie tak zaskakiwałem mocno. Ojajaj. Aha, dobra, teraz wiem po co to było. Goddammit. Idealnie. No i podnoś.
nic nie ma? Raczej... Nie. Okej, to jest ten stworek chyba. To jakiś to szpital jest czy coś. Oj. Kurde, nie tego. Jademy. Furia. I tak mało z tego korzystam, więc... O, przepraszam. Mi się... Tchuchu. Kichło. Z tymi mocami też mogłem pokombinować. Gdzie ty jesteś? I bęc. O, co to za koleś? No to jest... Przeróbka tego. Przeróbka tego jednego. Bo chyba trochę wkurzony jest. Uciekaj! Oj, oj, oj. Ja tam wolę ich pozabijać. Wydaje mi się, że jest więcej dusz. Jak robimy finisher, to dostajemy albo gniew, albo życie. I troszkę dusz. Dobra. Tu możemy sobie iść, tak? Bo tu skrzynia jest, tak? Tam możemy wejść, ale... Nie mamy sprzętu, że tak powiem. To idziemy tutaj. Nie pamiętam właśnie, co to było za... Jepsa! No dawaj, dawaj, dawaj! Te takie mniejsze są najgorsze. W sumie mogę zobaczyć, co się stanie, jak go złapię. A życie po prostu. Po prostu daje. No. Kurde, ile ich tu jest? Kurczę, no. Jeszcze tam do góry gdzieś siedzą. Jeszcze ktoś? Chyba nie. Okej, to musimy iść tędy, tak? Na to by wyglądało. Czyli byśmy szli już do bossa od razu?
Dobra. Coś tu muszę zrobić. No, chyba wiem co. Ale to się dowiecie. Na pewno muszę iść tędy, bo innej drogi jak na razie nie ma. No, tak mogłem się domyślić, że się zapadnie to. No i też kluczyka nie mam. No i fajnie. Co my tu mamy? Tu nic nie mamy. Tu jest kolejne niebieskie coś. Skrzynia z życiem. A my mamy nowe urządzenie. Urządzenie z nowy item, który pozwoli nam prawdopodobnie chwytać się tych punkcików. No właśnie. Łańcuch otchłani. Wyższy łańcuch zakończony hakiem, który się dowróje raz, aby zaczepić jak na przeciwnika lub obiekt. A i teraz dopiero mogę. O ty skubańcie. A, mocny jest. Goddammit. Miej wałniki zrobić. Dobra. Jeden rozpruty. I właśnie tutaj o to chodzi. Trzeba jeszcze trzech takich zabić, aby odblokować przejście. Sobie życie uzupełnimy. No. Teraz możemy z tego korzystać. Ale my sobie tu już zakończymy ten odcinek, więc ja wam dziękuję za oglądanie. Żegnam się z wami. Na razie. Hej.